Szanowni Państwo, właśnie mija 1000 dni od ogłoszenia wyników drugiej tury wyborów samorządowych w całej Polsce, ale my dzisiaj jesteśmy w Legnicy, a moim gościem jest aktualny i poprzedni również prezydent miasta Legnicy, pan Tadeusz Krzakowski, bo to już piąta bodaj kadencja, panie prezydencie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Tak, jesteśmy dzisiaj razem tutaj w ratuszu miejskim. Jest to wyjątkowa okazja, żeby też i podziękować mieszkańcom za to, że mogę dzisiaj tutaj być z Panem w tej roli prezydenta i spełniać ich oczekiwania i marzenia, które przyjąłem na siebie z pełną świadomością i chęcią ich realizacji. Pytanie jest takie, czy te 1000 dni z Pana perspektywy to dużo, czy mało w kontekście zarządzania miastem, no i samego miasta? Pan, 1000 dni w życiu człowieka to jest sporo czasu. Natomiast w życiu miasta to jest niezauważalny taki błysk. Czas, który i błysk, i taki element tego upływającego nieubłaganie czasu, który warto sprawić, żeby został zapisany też i faktem istnienia naszego. To znaczy każdy z nas, samorządowców, każdy z wójtów, burmistrzów, prezydentów ma tą świadomość, że jest dana mu wyjątkowa okazja zapisać się w historii miasta czy gminy w sposób twórczy, tak by móc powiedzieć, że ten czas, który było nam dane pełnić tą funkcję, wykorzystaliśmy najlepiej, jak tylko to było możliwe dla miasta, dla mieszkańców naszych samorządów, a jednocześnie spojrzeć na to też i z perspektywy własnej osoby, czy z własnej perspektywy spojrzeć na to, gdzie to jest przecież nasze życie, życie, które chcemy, by było świadectwem, w tym wypadku, dobrze wypełnionej misji i obowiązku, jaki przyjęliśmy na siebie, świadomie przecież startując w wyborach. Oświata to jest taki obszar, na który przeznaczona jest ogromna część budżetu miasta Legnicy i to właśnie nie tylko w kontekście kosztów związanych z opieką nad dziećmi czy młodzieżą, ale również tej termomodernizacji budynków szkolnych, czy też nowoczesnego wyposażenia szkół. Jak te plany są realizowane? Wie Pan, największym wydatkiem w budżecie miasta jest oświata i wychowanie, to jest ponad 200 milionów złotych, czyli 1/3 budżetu idzie tylko i wyłącznie na utrzymanie placówek oświatowych i przedszkoli, na wynagrodzenia pracowników tam zatrudnionych i na organizację całego procesu dydaktycznego wraz z utrzymaniem tych placówek. To jest olbrzymi ciężar finansowy, który ponosimy z pełną świadomością, traktując to jako inwestycję w przyszłość. I co my robimy w oświacie? Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to jest termomodernizacja i standaryzacja, przede wszystkim standaryzacja bazy oświatowej. Wprowadzamy nowoczesne systemy zarządzania w placówkach oświatowych, począwszy od systemów finansowych w księgowościach, ale również jeśli chodzi o dzienniki lekcyjne i zarządzanie klasami, zespołami klasowymi. I nie tylko w tym wymiarze. To również monitoring mediów, który służy efektywności zarządzania tymi placówkami. Poprzez ten monitoring w placówkach dyrektorzy powinni wiedzieć, jakie jest zużycie wody, jakie jest zużycie energii elektrycznej, co się dzieje z placówką po zamknięciu jej, jakie jest zużycie właśnie tej energii, tej wody, ale to również inwestycje w wyposażenie placówek oświatowych. W ostatnim czasie realizujemy bardzo na szeroką skalę zakrojony program cyfryzacji przedszkoli. Podobnie ma się sprawa w szkołach, gdzie cały czas systematycznie dokupujemy sprzęt, dokupujemy komputery. Standaryzacja szkół stała się już normą, do której, nawiązując dzisiaj wypowiedzi, podkreślam, że to jest coś, co stanowi dla nas oczywistą rzecz i tą standaryzację kontynuujemy i będziemy realizować. Natomiast te procesy termomodernizacyjne, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań też i w zarządzaniu w tych placówkach, jeśli chodzi o ich walory energetyczne, też staje się wyzwaniem, również ukierunkowanym na stosowanie chociażby nowoczesnych źródeł zasilania i tu fotowoltaika jest jednym z kierunków działań, które będziemy realizować. I zobaczymy, jak to z punktu widzenia teoretycznego będzie się efektywnie spinało. Czy w ogóle to będzie efektywne, czy to będzie rentowne? Pytanie, jakie są plany, jeśli chodzi o inwestycje drogowe w Legnicy, zarówno w kontekście ulic miejskich, tych mniejszych, jak i głównych układów komunikacyjnych. No tak, i tutaj trzeba zacząć od tego, że w mieście mamy ponad około 300 kilometrów dróg. Dróg, które
są tylko i wyłącznie na utrzymaniu budżetu miasta Legnicy i są finansowane wszystkie prace i utrzymanie tych dróg z budżetu miasta. W innych miastach, to trzeba jeszcze powiedzieć, to, że nie jest tak. Otóż w mieście podzielone zostały drogi na gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe i stosownie do nazwy, jak wymieniłem, tymi drogami w innych miastach zarządzają właśnie powiat, województwo, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no i na początku sama gmina. W naszym przypadku drogami zarządza w Legnicy i w miastach byłych wojewódzkich, czyli na prawach powiatu, właśnie prezydent, czyli gmina Legnica. I można by było dużo mówić o naszych drogach, bo niestety, ale te 300 km dróg utrzymać jest wielkim wyzwaniem. I oczywiście towarzyszy mi cały czas świadomość olbrzymich potrzeb remontowych i inwestycyjnych. I to chcę stanowczo podkreślić. Cały czas mi towarzyszy świadomość, wiedza i dążenie do realizacji tych oczekiwań, również formułowanych przez Legniczan, ale i też faktu, że ja sam widzę przecież, bo jeżdżę po mieście i widzę, jak drogi te wyglądają. Jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Ja jestem świadomy, że te wszystkie drogi, które już wybudowaliśmy w przestrzeni ostatnich lat, ulica Aleja Piłsudskiego na całej długości, Sikorskiego, Wrocławska, Czarneckiego, czy też Libana, czy też tutaj ulica Jaworzyńska, Owodnica Zachodnia, to nie wszystko, czego oczekują Legniczanie. Przed nami kolejne wyzwania, kolejne inwestycje, które też są weryfikowane rzeczywistością. Bo fakt, że tak uległy zniszczeniu drogi w okresie zimy i wiele z nich ma sporo lat, powoduje, że musimy te plany weryfikować. Ale niezależnie od tego czynimy możliwie największe wysiłki, by zrealizować te zadania, które już wcześniej też zaplanowaliśmy. I temu służyły między innymi inwestycje taka jak przebudowa ulicy Leszczyńskiej, którą kontynuujemy wraz z budową mostu w tej chwili na tej ulicy. I to świadomie realizowaliśmy to w etapach, bo staraliśmy się pozyskać środki zewnętrzne i to też udało nam się osiągnąć. No właśnie, czytałem Pana wpisy na profilach społecznościowych, w mediach społecznościowych, gdzie informował Pan o tym, że takie wnioski Legnica już składa. Ale pisałem również o tym, że budując ulicę Szczytnicką, przecież bardzo ważną od strony północnej obejścia Legnicy drogę, też przeznaczyliśmy na to kwotę ponad 15 milionów złotych i rządowego programu czy funduszu inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie i na tą drogę też, dzieląc te środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczyliśmy właśnie na budowę ulicy Szczytnickiej przy dużym zaangażowaniu środków własnych i również przeznaczyliśmy drugą część tych środków na rewitalizację części francuskiej naszego parku. Oczywiście, że staramy się o pieniądze, staramy się i ubiegamy o te pieniądze we wszystkich możliwych miejscach i źródłach finansowania możliwych inwestycji drogowych i temu też służy Fundusz Rezerwy Drogowej. Tutaj z tej rezerwy drogowej na ulicę Leszczyńską, na tę budowę mostu też uzyskaliśmy dofinansowanie, które pozwala nam zwolnione środki przeznaczyć na kolejne inwestycje drogowe. Ale i również budowa ulic ma być realizowana i o to zabiegamy, by była dofinansowana z programu Polskiego Ładu. To również przebudowa Placu Słowiańskiego, o który zabiegamy, żeby był dofinansowany ze środków zewnętrznych, czy też przebudowa ulicy Pocztowej, gdzie jesteśmy przygotowani już dokumentacyjnie na realizację tej inwestycji. Uruchomiliśmy również oczekiwane i potrzebne z punktu widzenia stanu też i układu komunikacyjnego w naszym mieście procesy inwestycyjne oparte już w tej chwili na przygotowywanych dokumentacjach projektowych, ale wykonawczych, przebudowy ulicy Złotoryjskiej, ulicy Poznańskiej, Leszczyńskiej, poza centrum już tutaj w rejonie Bydgoskiej w kierunku Rzeszotar. Również, tak wspomniałem, ulicy Złotoryjskiej od ulicy Gwarnej do przejścia podziemnego, ulicy Gwarnej, czy też niebawem uruchomiona przebudowa ulicy Chojnowskiej od Bidzego do Piastowskiej. Szereg jest też przygotowanych innych dokumentacji na przebudowę chociażby ulicy Rzeczpospolitej, gdzie już w tej chwili Zarząd Dróg Miejskich, który zarządza drogami w imieniu prezydenta w mieście, ma przeprowadzić również remonty tej ulicy.
Panie prezydencie, jeśli mówimy o inwestycjach, to musimy porozmawiać o terenie byłego lotniska w Legnicy. To jest temat, który wciąż budzi ogromne zainteresowanie wśród mieszkańców, ale również wśród inwestorów, bo obecnie to teren inwestycyjny, na którym prowadzone są inwestycje zarówno miasta, jak i inwestorów zewnętrznych, i krajowych, i zagranicznych. Czy możemy powiedzieć coś więcej na temat byłego terenu, byłego lotniska w Legnicy? Tak, rzeczywiście, tak pan wspomniał, to są inwestycje zarówno inwestorów, którym przeznaczamy te tereny do zagospodarowania, bo oczywiście w procedurze przetargowej i kto przystąpi do przetargu, nabędzie te grunty, może tam inwestować, ale to również inwestycje gminy. Tam realizujemy w tej chwili jedną z kluczowych inwestycji drogowych. To przede wszystkim budowa nowoczesnego układu komunikacyjnego na obszarze byłego lotniska, a więc ulica, a więc tutaj budowa tego nowoczesnego układu komunikacyjnego na lotnisku poprzez ulicę Naścienną, później Hangarową, Śmigłowcową, z koncepcją przedłużenia tej ulicy poprzez ulicę, czy tego układu poprzez ulicę Karlińskiego do Zbiorczej Drogi Południowej, która będzie biegła od ulicy Rzeczpospolitej na Piekary, na jednostkę, aż na ulicę Sikorskiego, dzięki przez budowę Zbiorczej Drogi Południowej, którą będziemy chcieli rozpocząć niebawem. Usprawnimy dojazd również do Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z pominięciem centrum miasta. Jednocześnie chcę powiedzieć, że realizując to przedsięwzięcie w oparciu o były teren lotniska, dajemy inwestorom możliwość wyboru, czy pas startowy, który tam się znajduje, wykorzystają go na cele komunikacyjne, czy w inny sposób zagospodarują, bo efektywność zagospodarowania całego tego obszaru spoczywa na inwestorach. My dajemy możliwość tak realizacji inwestycji, żeby ona była jak najbardziej efektywna z punktu widzenia planowanej inwestycji, czy też z punktu widzenia terenu, którym dysponuje, czy też i te terenu, który będzie dysponował inwestor. Dzisiaj wysokości tam możliwych realizowanych inwestycji, czyli obiektów przemysłowych, długości, szerokości są dopasowane tak, żeby optymalnie stworzyć warunki inwestowania na tym terenie, bo my musimy być konkurencyjni dla innych terenów w Polsce, dla innych terenów w Zagłębiu Miedziowym, bo konkurencyjność polega właśnie na otwartości na rzecz inwestora krajowego, zagranicznego. Ja chcę to podkreślić, krajowego i zagranicznego. Każdy jest tutaj przez nas bardzo mile widzianym inwestorem, jeżeli stworzy nowoczesne zakłady, stworzy nowoczesną obsługę tych zakładów i będzie spełniał oczekiwania współczesnej gospodarki z myślą właśnie o budowaniu przyszłości i rozwoju naszego miasta. Nie bez kozery budujemy tam też i kanały technologiczne sieci światłowodowej, po to, żeby też w tym systemie zarządzania tych nowoczesnych zakładów pracy pojawiły się możliwości właśnie wprowadzania takich rozwiązań, które będą umożliwiały uruchomienie tych systemów nowoczesnych zarządzania opartego na transferze i przesyle informacji światłowodami. A czy możemy powiedzieć o jakichś konkretnych inwestorach, którzy planują swoje inwestycje w tym miejscu? To są już powszechnie znane, bo to są informacje publiczne. Wisman jest jedną z firm, która już zakupiła teren na tym terenie. Accolade jest firmą, która również realizuje inwestycje na tym obszarze i pan Antoni Europa zrealizowała pierwszy obiekt w ramach tego też i przedsięwzięcia Accolade. Kolejne wydaliśmy pozwolenia dla Accolade na budowę kolejnego obiektu przemysłowego i kolejni partnerzy gospodarcy przygotowują już dokumentacje realizacyjne. Jesteśmy na etapie ustalenia rozwiązań komunikacyjnych, jak i również dostawy różnego rodzaju mediów do nowych obszarów inwestycyjnych, których oni są właścicielami. I tym samym mam nadzieję, że jak już podpuszczamy wszelkie dokumenty i porozumienia na realizację tych inwestycji, przystąpią niebawem do ich rozpoczęcia. Przed nami kolejne przetargi, kolejne poszukiwania inwestorów, które są niemalże wpisane w codzienność mojej pracy i moich współpracowników, gdzie staramy się z naszą ofertą dotrzeć do jak najszerszego grona inwestorów i trafiać do najlepszych z tych, których chcielibyśmy, by tu inwestowali w Legnicy. Panie prezydencie, odejdźmy na chwilę od tych wielkich, twardych inwestycji w strefie ekonomicznej na terenie byłego lotniska, od inwestycji drogowych, od nowych ulic, od termomodernizacji szkół i złapmy głęboki oddech. Park miejski w Legnicy to takie zielone płuca miasta.
Legniczanie darzą to miejsce ogromnym sentymentem i wielką sympatią. Uwielbiają tam przychodzić, przebywać. Jednocześnie to również miejsce zabytkowe, w którym obecnie toczy się wiele inwestycji, ale może nie o tak ogromnym charakterze, jak te, o których mówiliśmy przed chwilą. Rewitalizacja palmiarni, na przykład multimedialne fontanny, letni park wodny Aquafan, czy centrum Vitellona, a wcześniej zmodernizowany zespół Stadionu Miedzi i boisk bocznych. To jest bardzo dużo inwestycji jak na ten teren. Czy to jest jakiś ogólnie większy plan na zagospodarowanie parku miejskiego? Tak, zgadza się. To jest idea, którą realizujemy systematycznie i konsekwentnie. To ma być taki nasz Central Park. Miejsce, które ma być wizytówką naszego miasta. To więc ta rewitalizacja całej przestrzeni i całej zieleni parkowej, to rewitalizacja alejek parkowych, części angielskiej, części francuskiej, a przede wszystkim obiektów. Budowa stadionu lekkoatletycznego i treningowego dla naszego klubu Miedzi Legnica, który w tym roku obchodzi swój jubileusz. To również teatr letni, który rewitalizujemy i któremu nadajemy nowe życie w postaci Centrum Vitellona, Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Vitellona, które razem w powiązaniu z parkiem i palmiarnią ma stanowić takie wyjątkowe miejsce dla rodziny, dla każdego, który będzie chciał atrakcyjnie i możliwie efektywnie spędzić czas, ale nawet wypocząć. I to jest to. A propos Centrum Vitellona, co pan odpowie tym osobom, które twierdzą, że budowa Centrum Vitellona to budowa takiego bliźniaka Centrum Nauki i Kopernik, i że w mieście wielkości Legnicy coś takiego nie do końca jest potrzebne. Ale oczywiście, że to jest budowa czegoś, co się dokonuje w wielu miastach europejskich, nie tylko w Polsce, ale w wielu miastach europejskich budujemy Centrum Kultury, Nauki i Edukacji i będziemy czerpać doświadczenia również z Centrum Kopernika, czy każdego innego w Europie, bo też i takie mamy aspiracje, żeby to było centrum nowoczesne, nowoczesności, postępu, odmienne od wszystkich innych, ale nawiązujące też do tradycji tych centrów. Chcemy, żeby ono było wyjątkowe w naszym mieście, żeby tu przyjeżdżali turyści, odwiedzali to centrum, żeby Legniczanie byli z tego miejsca dumni, żeby mogli tam spędzać swój czas, ale byli dumni i przywiązani do tego miejsca i to jest nasze wyzwanie. Ja powiem panu, że łatwiej by było nawet wybudować nowy obiekt, szybciej, efektywniej, ale tu jeszcze coś innego jest, czego nie mają inne miejsca. Historia. Dusza. Dusze. Właśnie to, co ten budynek ma w sobie i stanowi dziedzictwo kulturowe naszego miasta i my to dziedzictwo przywracamy, jego świetność naszemu pokoleniu i pokoleniu współczesnych Legniczan, nadając nowe tchnienie ku przyszłości. Tworzymy nowe miejsce w oparciu o historię tego miejsca, a więc ratujemy zabytek, ratujemy obiekt, jeden, drugi, bo palmiarnia tak samo, czy też część francuska, czy w ogóle cały park i budujemy coś, co ma być dumą. Budujemy w oparciu o to miejsce, o ten park i inne miejsca w naszym mieście, poczucie dumy, przywiązania do naszego miasta, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Budowanie tożsamości, budowanie takiej dumy z miejsca, w którym się żyje. I cieszy mnie, jak wieczorem, w weekendowe wieczory, z różnych stron naszego miasta przyjeżdżają samochody, idą tabuny ludzi, by uczestniczyć w tym wyjątkowym spektaklu wieczornym na fontanach. To jest dla mnie coś wyjątkowego, coś niesamowicie wartościowego, bo radość bycia z Legniczanami tam i widzenia tego, jak oni tam przychodzą i przyprowadzają swoich krewnych, przyprowadzają swoich gości i pokazują to miejsce, to pokazuje, że to jest właśnie to. To jest to budowanie tej dumy, przywiązania do wartości, które wspólnie tworzymy. Bo przecież tworzymy to wspólnie, za wspólnie wypracowane pieniądze i kapitał, który mamy w naszym mieście. Budujemy kolejne wartości, które budują atrakcyjność naszego miasta. Mam wrażenie, że nie da się już w lepszy sposób i bardziej zachęcić i mieszkańców, którzy jeszcze nie byli, nie oglądali tego spektaklu wieczornego multimedialnych fontan, a także turystów, którzy nas być może obejrzą. Zachęcamy do tego, żeby odwiedzać Park Miejski w Legnicy, ale a propos Parku Miejskiego, to jednym z akcentów, jedną z części tego parku jest letni park wodny Aquafan, który nie tak dawno został oddany do użytku. Mnóstwo zalet, mnóstwo opinii pozytywnych, ale też pojawiają się pytania, dlaczego to nie jest park, który jest otwarty przez cały rok.
park a może być otwarty cały rok i będziemy dążyć do tego, żeby cały ten park był otwarty przez cały rok, oczywiście z różnymi funkcjami, bo trudno, żeby zimą zjeżdżać na zjeżdżalni, która jest tam postawiona jedna, druga czy trzecia, ale chcemy czynić z tego miejsca wyjątkowe miejsce i właśnie tak pan wspomniał, zaczynamy rewitalizować, czy kontynuujemy przebudowę i rewitalizację całego parku miejskiego i tak zamykamy, czy otwieramy go z jednej strony właśnie Kozim Stawem, Wenecją, później Centrum Vitellona, Palmiarnią, Stadionem jednym, drugim i przechodzimy na część francuską, jeszcze angielską mijamy część francuską i później wchodzimy w kolejny obszar, który stanowić ma wzajemnie uzupełniającą się funkcję, a więc ten letni park wodny, bo ja chciałbym, żeby dzisiaj mieszkańcy i goście naszego miasta spędzili w tym parku, mogli spędzić cały dzień. Ja powiedziałem, że w tej kadencji wybudujemy letni park wodny i go wybudowaliśmy. Ja dotrzymuję słowa i składanych deklaracji. To nie jest uprawianie politykierstwa i polityki i takiego taniego populizmu w kampanii wyborczej w moim wydaniu. Ja zbyt poważnie traktuję Urząd Prezydenta i siebie i dorobek ten, który wypracowaliśmy przez szereg lat z moimi współpracownikami i z legniczanami, by wystawiać na szwank swoje imię i swoją reputację, nie dotrzymując słowa. Dla mnie słowo jest święte. I w tym momencie, składając deklaracje wyborcze, ja je dotrzymuję. Panie Prezydencie, niespełna 2 lata temu otwarto Centrum Integracji Społecznej w dzielnicy Kartuzy. To taki kolejny etap zmian w tej dzielnicy. Wiele już się tam zmieniło, ale Kartuzy wciąż wymagają szczególnej pomocy. Chciałbym usłyszeć, dowiedzieć się od Pana, w jakich formach ta pomoc jest udzielana, przekazywana. Wie Pan, mówimy o Kartuzach, ale mówimy o całym mieście, bo oczywiście Kartuzy są ważnym elementem, czy ważną częścią naszego miasta, stąd też tam poczynione liczne inwestycje, ale też nie zapominamy o ulicy Działkowej, o ulicy Senatorskiej, bo to są też dla nas ważne obszary miasta, które przygotowujemy do rewitalizacji, zaczynamy tam też już przygotowywać inwestycje drogowe związane z przebudową tych właśnie chociażby ulic, o których wspomniałem, ale to również inne rejony miasta, a nawiązując do Kartuz, tak, rzeczywiście tutaj poczyniliśmy kolejne inwestycje Henryka Pobożnego Chrobrego. Wybudowana promenada jest takim kolejnym elementem otwarcia się na też i Kaczawy. Chcemy, by to miejsce było miejscem wypoczynku tak z jednej, jak i z drugiej strony. Od ulicy Nadbrzeżnej, którą przebudowaliśmy, którą też nadaliśmy jej nowy charakter i sprawiliśmy, że staje się ona też takim miejscem atrakcyjnym do spędzenia wolnego czasu. Ulica Kościelna, przecież budowa Centrum Integracji Społecznej ma swój wymiar społeczny. Tutaj chcemy, by dokonywał się ten proces nie tylko rewitalizacji infrastrukturalnej, ale również rewitalizacji takiej społecznej, czyli takiego budowania, przywiązania do miejsca i dbałości, mentalności tych ludzi, którzy tam żyją i chcielibyśmy, by przychodzili tam, nabierali szacunku do tego miejsca. Chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Panie redaktorze, my w mieście na Kartuzach dzisiaj mamy większość domów czy mieszkań już w zasobach prywatnych. To nie są kamienice zarządzane przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, to nie są już w 100% zasoby komunalne. Tam większość już kamienic, większość mieszkań jest własnością prywatną. Widzę już pierwsze kamienice, które były kiedyś niewyremontowane, są remontowane. Widzę, że kiedyś plomby, które były niezabudowane, zostają zabudowane. Dzisiaj przy ulicy Wrocławskiej przez wiele lat stojąca niezabudowana plomba, tylko wyciągnięta do parteru, nabiera nowego blasku. Zaczyna się tam realizacja inwestycji prawdopodobnie mieszkaniowej, z tego co ja wiem. 1000 dni. Nie sposób nie zauważyć w ciągu tych 1000 dni, że blisko połowa to czas, o którym na całym świecie mówimy, pandemia koronawirusa. Pandemia, która odcisnęła swoje piętno na wszystkich, bez wyjątku. Na państwach, na ludziach, w tym na samorządach. Jaki wpływ miała na Legnicę? Od początku podjęliśmy wyzwania wsparcia działań służb medycznych, a więc ludzi, którzy byli na pierwszym froncie walki z epidemią, z pandemią, a więc zaopatrzenie ich w środki ochrony osobistej. To zabezpieczenie również dla pracowników naszych jednostek, szczególnie pracowników MOPS-u, pracowników przedszkoli, żłobków, placówek oświatowych, reorganizacja pracy szkół odpowiadająca jednak wymaganiom utrzymania procesu dydaktycznego, a więc to jest bardzo ważna rzecz, o której Pan dzisiaj wspomniał, bo w życiu każdego z nas
życiu osobistym, tak i w życiu miasta, jak i w ogóle w życiu współczesnej cywilizacji są te takie momenty wzlotu i upadków i takich kryzysów w różnych wymiarze gospodarczym, wymiarze chociażby zdrowotnym, jak dzisiaj mamy z epidemią czy pandemią do czynienia. I to wszystko przekłada się też i na możliwości realizacji różnego rodzaju celów, wyznaczonych celów. To modyfikuje realizowane jakby programy osiągania tych celów. I ten koronawirus był czymś, co wpłynął na naszą gospodarkę. Chcę powiedzieć, że w tym wszystkim, całym tym procesie walki z epidemią, z pandemią, nie zaprzestaliśmy realizacji procesów inwestycyjnych w naszym mieście. To było kluczowe wyzwanie, które postawiłem przed moimi współpracownikami, moi współpracownicy byli świadomi potrzeby utrzymania tych procesów inwestycyjnych, bo to utrzymanie było gwarancją postępu, ale przede wszystkim utrzymania miejsc pracy. To było też ważne z punktu widzenia dochodów przedsiębiorców, bo każdy z nich opierał swój byt na płatnościach, które płynęły wraz z realizowanymi inwestycjami. Gdybyśmy wstrzymali inwestycje, rozłożylibyśmy wiele firm w mieście i nie tylko w mieście. Chciałem jeszcze na koniec zapytać. Ja też widzę, jak dzisiaj ludzie reagują na wyjście z domu, na to, kiedy mogą się spotkać ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją rodziną, gdzieś w parku, na imprezie plenerowej, na jakimś koncercie, na imprezie sportowej. Tych imprez w Legnicy przed pandemią koronawirusa było bardzo dużo, jak choćby turniej kowali, festiwal chórów kantat, pikniki majówkowe, listopadowe itd., itd. Jak pan sądzi, czy jest możliwy powrót do takich dużych plenerowych wydarzeń w Legnicy? To wszystko jest uzależnione od tego, jak będzie się rozwijała pandemia i jak epidemia, która nas dotyka, epidemia. W każdym razie te zagrożenia, które wynikają z koronawirusa, które przecież powszechnie słyszymy, co się dzieje. I od tego też, jak będziemy wyszczepieni, jak będziemy budować tą zbiorową odporność, bo to też trzeba o tym powiedzieć. Nie zaniedbujmy tego, co jest takim też i darem współczesnej cywilizacji i osiągnięciem medycznym. Ja zachęcam bardzo i proszę, że jeśli możecie Państwo, nie ma przeciwwskazań, to szczepcie się. To jest niebywale ważne dla nas wszystkich. I to, że chcemy się spotykać, to ja też potwierdzam, bo zorganizowanych kilka wydarzeń takich drobnych, społecznych pokazało, że my jako ludzie jesteśmy stworzeni do życia takiej zbiorowości, że chcemy być ze sobą, chcemy się spotykać i rzeczywiście to odczuwaliśmy podczas tych naszych pierwszych spotkań. Spotkania z kobietami, z Urszulą Dudzia, gdzie panie przyszły i ja widziałem radość ze spotkania, jaka płynęła podczas tego spotkania, że byliśmy razem. Zresztą ja się cieszę, że mogłem ich zobaczyć, być tam i widzieć się na żywo, a nie poprzez Skype'a czy Zoom'a. W każdym razie to jest coś, do czego chcemy dążyć. Planujemy kolejne wydarzenia artystyczne, chcemy nawiązać do tradycji naszego miasta i nie zapominamy o tych tradycjach, chcemy wprowadzić nowe wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne, które będą nas integrowały i sprawiały możliwość bycia ze sobą i uczestniczenia w tych wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych. Czas pandemii to też były czas modyfikacji tych przedsięwzięć, bo chociażby zaplanowany i realizowany program Zdrowa Legnica musiał być tak przeprowadzony przez nas w tamtym roku i w tym roku, żeby spełniał wymogi ograniczenia wynikającego z epidemii, prawda? I w tym momencie dzisiaj też przygotowujemy się z szeregiem wydarzeń artystycznych, kulturalnych, które będą też musiały spełniać te wymagania sanitarno-epidemiologiczne. No i oczywiście tutaj już na samą myśl nasuwa mi się przecież rozpoczęcie nowego sezonu piłkarskiego, sportowego, Miedzi Legnica, czy też naszych piłkarzy ręcznych, czy też siatkarzy, czy piłkarek ręcznych, to wszystko przed nami, a więc chcemy wracać do normalności, chcemy wracać do takiego życia w wymiarze pełnym tym społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i do tego będziemy chcieli dążyć, ale muszą być spełnione warunki, które będą temu sprzyjały. Panie prezydencie, już zupełnie na koniec, gdyby miał pan krótko podsumować te 1000 dni obecnej kadencji pana prezydentury. Na pewno te 1000 dni to jest 1000 dni ciężkiej pracy. Nie chcę powiedzieć nieprzespanych nocy, ale wiele czasu poświęconego dla miasta, dla Legniczan. To też i wiele wyzwań, wiele planów na kolejne 1000 dni.
i wiele przedsięwzięć, które są w trakcie przygotowania, które są w trakcie realizacji i te, które już będziemy kończyć, te, które będziemy zaczynać. Ja się poddaję zawsze ocenie mieszkańców, bo dla mnie ona jest najważniejsza i wsłuchuję się bardzo mocno w głosy, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, pojawiają się w rozmowach i bardzo miłe są te spotkania, te rozmowy i te informacje, ale też są przykre i bardzo brutalne czasami komentarze, wpisy. Na to trudno, do tego trudno się jakby odpornić i przyzwyczaić, ale jest to coś, co jest źródłem inspiracji, motywacji. Jednocześnie pozwala mi twierdzić, że prawda sama się obroni i to prawda kiedyś będzie górowała nad populizmem, nad fałszem, nad politykierstwem. Bardzo dziękuję za rozmowę, a rozmawiałem z Tadeuszem Krzakowskim, prezydentem miasta Legnicy, który swój urząd pełni od 1000 dni. Tak, dziękuję Państwu, dziękuję Panu redaktorowi, dziękuję za to spotkanie. Wolałbym z Państwem się spotkać na żywo, ale myślę, że będzie niebawem taka okazja i każdego z Państwa ściskam i pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.